Otwieram drugą sesję Rady Gminy Iwanowice dnia 10 maja 2024 roku. Witam bardzo serdecznie panie i panów radnych, witam pana wójta, witam pracowników Urzędu Gminy, witam panią mecenas. Szanowni państwo, bardzo, bardzo proszę o sprawdzenie kworum, czyli obecności na dzisiejszej sesji, potwierdzenie. Bardzo proszę panią wiceprzewodniczącą Lucynę Marchańską o odczytanie RODO. W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady Unii Europejskiej dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, że sesja, która będzie miała miejsce w dniu dzisiejszym, będzie nagrywana, a jej przebieg zostanie opublikowany w serwisie esesja.pl na stronie internetowej Gminy Iwanowice oraz w serwisie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Iwanowice. Jeżeli ktoś z państwa tu obecnych nie wyraża zgody na umieszczenie swojego wizerunku na wymienionych serwisach oraz stronie internetowej, proszę o zgłoszenie tej informacji w obecnej chwili. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, porządek dzisiejszej sesji otrzymywaliście na swojej mailowo. Bardzo proszę, czy ktoś z państwa chce wnieść jakieś zmiany do dzisiejszego porządku obrad? Bardzo proszę, panie wójcie. Tak, szanowni państwo, ja mam propozycję dwóch uchwał. One są związane z tym, że zakończyły się procedury w zakresie realizacji projektów finansowanych z Polskiego Ładu w zakresie ochrony zabytków. I w związku z tym chciałbym prosić o to, żebyśmy mogli udzielić dotacji Fundacji Artynowum na realizację zadania w Sieciechowicach przy dworze Rejów oraz parafii w Sieciechowica w związku z remontem muru ogrodzeniowego. Proszę o przyjęcie tych uchwał do porządku obrad. Dziękuję bardzo. Więc będą zmiany w porządku dzisiejszych obrad. Szanowni państwo, ja w imieniu Rady Gminy wnoszę o dodanie do porządku obrad dwóch projektów uchwał. Pierwszy projekt uchwały został wypracowany na posiedzeniu komisji, które odbyły się w dniu dzisiejszym w związku z wpływem skargi na działalność Rady w zakresie rozpatrzenia wniosków kierowanych przez Urząd Cywilnej i Demokratycznej Kontroli. Mając powyższe na uwadze, stwierdzono niewłaściwości do rozpoznania skargi i postanowiono przekazać wspomnianą skargę do rozpatrzenia wojewodzie małopolskiemu według właściwości. Drugi projekt uchwały dotyczy ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Iwanowice. Wnoszę również o wniesienie punktu wolnego, wnioski i informacje. Kto z państwa jest za tym, aby do projektu porządku dzisiejszej sesji dołożyć projekty wspomnianych uchwał? Bardzo proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, tak więc mamy już cały
projekt uchwał, te, które zostały dołożone, zostały wciągnięte do dzisiejszej sesji. Teraz głosujemy nad całością porządku obrad. Dziękuję. Państwo otrzymaliście i zapoznaliście się z protokołem z ostatniej sesji. Czy ktoś z Państwa wnosi jakieś uwagi odnośnie treści tego protokołu? Tak, ja miałbym taką uwagę, ponieważ w protokole skład osobowy jest ujawniony, 4 komisje są wpisane, natomiast nie ma komisji rewizyjnej i komisji skargi wniosków. Tak, stałe. Tak. Czyli tak nie wnosi, tak? Nie, bo to jest nie. Poniżej, po prostu w poniższych punktach są winny. W innym podjęciu. Dziękuję bardzo. Trzy, tak, tak. W osobnych uchwałach są po prostu te komisje dołączone. Dobrze, że tak. Tak, tak. Tak. To znaczy, że jest czytany protokół i to jest istotne. W uchwałach nie mamy tych składów osobowych. Są. Są. Muszę to sprawdzić. Tak, są, są. Nie została zmiana w treści protokołu, tylko jest napisane, że skład osobowy jest w treści uchwały. W ten sposób. W treści uchwały normalnie jest skład osobowy. Tak. Tak. Do protokołu. Powinniśmy krótki po prostu okres tak. Na. Dobrze. Dobrze. To, czy są jeszcze jakieś inne uwagi odnośnie protokołu? Nie widzę. Zatem przystępujemy do głosowania. Dziękuję bardzo. Następnym punktem jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 nr 65 przez 610/2023 Rady Gminy Iwanowice z dnia 22 grudnia 2023 roku. Bardzo proszę panią Joannę, panią skarbnik. Pani przewodnicząca, szanowni państwo radni. Na państwa ręce trafił projekt uchwały w sprawie zmian budżetu na 2024. Aby zapewnić sprawną realizację budżetu, zaproponowano państwu zwiększenie planu dochodów o 1 213 080,07 zł. W propozycji zmian budżetu przedstawiono także zwiększenie planu wydatków o kwotę 409 578 zł i 7 groszy. W wyniku tych zmian dokonamy zmiany wyniku finansowego naszego budżetu, bowiem dochody pomniejszone o wydatki stanowić będą nadwyżkę budżetu w wysokości 418 716 zł i 73 grosze. W ślad za przyjętymi zmianami w związku ze zmniejszeniem w planowanych wydatkach inwestycji dotyczących zapłaty wykonawcom za budowę sieci wodociągowej oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, które były przedmiotem zaciągnięcia, planowanej do zaciągnięcia pożyczki wyprzedzających ze środków PROW ze Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 803 502 zł. Również dokonamy zmniejszenia planowanych przychodów budżetu. Szanowni państwo, w wyniku tych zmian dokonamy zmniejszenia przychodów do wysokości 1 911 585 zł i 22 grosze. Nie zmienią się rozchody budżetu. Zatem, jeżeli nie ma pytań,
uprzejmie proszę o przychylenie się do propozycji wprowadzonych zmian w budżecie gminy Iwanowice na 2024 i podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z pań, panów radnych chciałby zabrać głos w tym temacie? Nie widzę. Zatem, no rzeczywiście, szanowni państwo, tych zmian dzisiaj było wprowadzonych jak na tą porę roku, powiem maj, do budżetu bardzo dużo, ale uważam, że jest to właściwe posunięcie, ponieważ te środki można wykorzystać na te cele, które będą służyć mieszkańcom i rozwojowi gminy. Bardzo proszę, dzisiaj mieliśmy posiedzenie wspólne wszystkich komisji. Bardzo proszę o stanowisko Komisji Wspólnej radnego przewodniczącego pana Mirka Rosy. Pani przewodnicząca, szanowni państwo radni, panie wójcie, komisja na dzisiejszym posiedzeniu przeanalizowała wszystkie zmiany i w głosowaniu pozytywnie zaakceptowała wszystkie zmiany. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Następnie mamy podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Iwanowice na lata 2024-2037. Bardzo proszę panią skarbnik. Pani przewodnicząca, szanowni państwo radni, w ślad za dokonaniem zmian w budżecie na rok 2024, które mają niewątpliwie wpływ na limity lat wydatków lat następnych, w związku z wyłączną kompetencją dokonywania zmian właśnie w limitach wydatków przedsięwzięć wieloletnich, proponuje się wprowadzić zmiany w następujących zadaniach. Po pierwsze, dokonać korekty wydatków w związku z odstąpieniem od częściowej płatności wynagrodzenia wykonawcom związanym z budową przydomowych oczyszczalni, a także z siecią wodociągową. Zmniejsza się limit wydatków na rok 2024, natomiast zwiększyć o tę samą kwotę wydatki na rok 2025. Podobna sytuacja, zmniejszenia, a z uwagi na rozstrzygnięcie przetargu związanego z budową szkoły w miejscowości Damicach, planuje się także dokonać zmian w ramach przewidywanych wydatków i określić limit na rok 2024 oraz w kwotach wynikających z przetargu dokonać zwiększenia limitu na rok 2025. Zatem jest to kwota 11 119 122 zł. Jest to kwota, która obejmuje zarówno prace budowlane, jak i inspektora nadzoru. Szanowni państwo, i kolejne zadania inwestycyjne wieloletnie, których do tej pory nie mieliśmy w wieloletniej prognozie finansowej, dotyczą utworzenia funkcjonowania ekodoradców w gminach. Jest to nowe stanowisko, nowe zadanie, gdzie został złożony wniosek o dofinansowanie i w tym przypadku zwiększa się limity wydatków na lata 2024-2026 i zadanie to będzie zarówno realizowane w ramach wydatków bieżących oraz w ramach wydatków inwestycyjnych, gdyż sprzęt niezbędny do wyposażenia tego stanowiska i realizacji zadań związanych będzie obejmował także zakup sprzętu. Szanowni państwo, oprócz tego zadania będzie nowe zadanie wprowadzone, które obejmuje zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sieciechowice. Będzie to zadanie, które planujemy zrealizować w roku 2025, a limit wydatków, który na ten cel przeznaczamy, to kwota 1 200 zł, z czego 840 000 będzie pozyskane ze środków otrzymanych od
sfinansowanych ze środków Urzędu Marszałkowskiego, gdyż także jest to realizowane w ramach programów unijnych. Proszę o przychylenie się do wprowadzenia niniejszych przedsięwzięć wieloletnich, ale także jednocześnie zostają zaktualizowane dane w zakresie wielkości budżetu, a więc w ramach dochodów, wydatków oraz przychodów, ponieważ dokonaliśmy zmniejszenia pożyczki wyprzedzającej. Uprzejmie proszę o przychylenie się do propozycji zmian i podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Wspólnej o stanowisko. Pani przewodnicząca, szanowni państwo radni, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Bardzo proszę o głosowanie. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos w tym temacie? Nie widzę. Zatem przystępujemy do głosowania. Następnym punktem jest podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia samorządowego przedszkola Słoneczne w Iwanowicach Włościańskich. Bardzo proszę panią Alicję Nowicką, inspektora. Szanowni państwo, chciałam przedstawić państwu uchwałę dotyczącą przekształcenia samorządowego przedszkola Słoneczne, polegające na likwidacji oddziału zamiejscowego z dniem 31 sierpnia 2024 roku w Sieciechowicach. Wychowankom oddziału w Sieciechowicach zapewnia się możliwość kontynuowania wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez osobę fizyczną, którą rozpocznie swoją działalność dnia 1 września. Bardzo proszę o podjęcie niniejszej uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tym temacie? Nie widzę. Ja tylko chciałam nadmienić, że proces ten przekształcenia przedszkola trwa już od lutego, bo wtedy podejmowaliśmy tą uchwałę intencyjną, prawda? Tak. Uchwała ta została przekazana do opinii Kuratorium Oświaty, również związków zawodowych. Przerwa techniczna, tak? Czy pani Alicja jeszcze coś chce dodać? Chciałam tylko powiedzieć, tak, że uchwała ta została przekazana do opinii kuratorium oraz związkom zawodowym. Otrzymaliśmy pozytywną opinię kuratora oświaty, natomiast związki zawodowe nie przysłały nam żadnej opinii. Aha. Dziękuję. W żaden bardzo. Sposób się do tego nie odniosły. Tak. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Wspólnej o stanowisko komisji. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, komisja szczegółowo wysłuchała wszystkich tutaj od pani inspektor i pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Zatem przystępujemy do głosowania. Następnym punktem też jest uchwała dotycząca oświaty. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego w Iwanowicach Włościańskich. Bardzo proszę panią inspektor. W ślad za podjętą przez państwa uchwałę w sprawie przekształcenia samorządowego przedszkola możemy podjąć uchwałę w sprawie utworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego i połączyć szkołę podstawową imienia Jana Pawła II w Iwanowicach z samorządowym przedszkolem w Iwanowicach. Niniejsza uchwała została również przekazana do opinii kuratora oświaty oraz związków zawodowych. W tym przypadku również otrzymaliśmy pozytywną opinię kuratora oświaty, natomiast
związki zawodowe nie przekazały nam swojej opinii. Jednocześnie chciałam poinformować, że opinia związków zawodowych nie jest wiążąca w tym przypadku. To jest tylko opinia. W związku z utworzeniem zespołu szkolno-przedszkolnego nauczyciele samorządowego przedszkola, jak i szkoły podstawowej staną się pracownikami zespołu szkolno-przedszkolnego. Bardzo proszę o podjęcie niniejszej uchwały. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w tym temacie? Nie widzę, zatem bardzo proszę o stanowisko Komisji Wspólnej. Komisja na dzisiejszym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Następnym punktem jest bardzo proszę o głosowanie. Przepraszam. Przechodzimy do punktu szóstego. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Iwanowice na dofinansowanie wydatków bieżących dla ochotniczych straży pożarnych. Bardzo proszę, panie wójcie. Tak, szanowni państwo, w związku z tym, że 7 jednostek otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach projektu Mały Strażak, potrzebny jest tutaj wkład własny ze strony gminy. W sumie to będzie kwota 24 500 zł i te poszczególne jednostki będą mogły zakupić urządzenia, które będą służyły młodzieżowym drużynom pożarniczym w zawodach, które co roku organizujemy na terenie gminy. Proszę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chce zabrać głos w tym temacie? Nie widzę. Zatem proszę o stanowisko Komisji Wspólnej. Komisja pozytywnie też zaopiniowała projekt uchwały. Ja uważam, że to jest bardzo fajna inicjatywa. Jest to bardzo duży zestaw narzędzi tych przyborów do przeprowadzenia takich zawodów. Będziemy mieć to chyba jako jeden z wielu gmin na własność. Będą sobie mogli to młodzież ćwiczyć, rozwijać swoje tam umiejętności. Bardzo celowy i potrzebny zakup. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o głosowanie. Przechodzimy do punktu siódmego. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Iwanowice na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Widomej. Panie wójcie, bardzo proszę. Proszę państwa, ponieważ Ochotnicza Straż Pożarna w Widomej to jest znaczy budynek, tak, i teren jest własnością OSP. Możemy tam wszelkie działania remontowe realizować właśnie poprzez udzielanie dotacji strażakom, oni sami będą odpowiadać za wykonanie tego zadania. I tego dotyczy ta uchwała. Chcemy przekazać 65 tysięcy złotych na remont garażu w związku z otrzymaniem nowego samochodu i remont elewacji w związku z 70-leciem Ochotniczej Straży Pożarnej Widomej. Uroczystości będą pod koniec czerwca. Pieniądze na ten cel pochodzą z dwóch funduszy sołeckich, które zrobiły zebrania w ostatnim czasie i przekazały na ten cel dodatkowe środki. To jest sołectwo Domiarki i sołectwo Widoma. Proszę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chce zabrać głos w tym temacie? Nie widzę. Zatem bardzo proszę o stanowisko Komisji Wspólnej. Komisja na dzisiejszym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Proszę o głosowanie. Przechodzimy do punktu następnego. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie powiatowi krakowskiemu pomocy finansowej na wykonanie zadań drogowych na drogach powiatowych na terenie gminy Iwanowice. Bardzo proszę, panie wójcie.
Ponieważ powiat jest po przetargu i znamy już kwotę realizacji tego zadania, jak Państwo wiecie, wniosek gmina złożyła w zeszłym roku i przewidzieliśmy w budżecie na ten rok określone środki na dofinansowanie powiatowi remontu tej drogi na Celinach, no to musimy tutaj niestety dołożyć jeszcze kwotę 400 tysięcy złotych, stąd ta uchwała i prośba, żebyście Państwo ją zaakceptowali. W ten sposób to zadanie będzie w najbliższym czasie wykonane. Proszę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w tym temacie? Nie widzę, zatem proszę o stanowisko Komisji Wspólnej. Komisja także pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Proszę o głosowanie. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości. Bardzo proszę panią mecenas. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, niniejsza uchwała dotyczy przekazania według właściwości do rozpatrzenia wojewodzie małopolskiemu skargi na działalność Rady Gminy. Skarga ta dotyczyła, proszę Państwa, tak króciutko jeszcze przypomnę, dotyczyła rozpatrzenia wniosków, które ten podmiot składał jeszcze w lutym bieżącego roku. No tutaj kwestionowane były wszelkie podstawy prawne udzielonej odpowiedzi na wniosek. Skarżący tutaj kwestionował wszelkie ustawy, na które się powoływaliśmy, czyli Kodeks Postępowania Administracyjnego czy ustawę o samorządzie gminnym. Nie spodobała się ta odpowiedź na wniosek i stąd ta skarga. No i ta skarga została złożona do organu, którego działanie organ ten podmiot zaskarżał. No w takim przypadku Państwo jako organ kolegialny uchwałą jesteście Państwo zobowiązani do tego, aby tą skargę przekazać do organu właściwego. I tutaj zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, jeżeli chodzi o skargi na działalność Rady Gminy, to podmiotem właściwym do jej rozpatrzenia jest wojewoda, w naszym przypadku wojewoda Małopolski. W związku z powyższym, jeżeli Państwo podejmą tą uchwałę o przekazaniu skargi według właściwości do rozpatrzenia wojewodzie małopolskiemu, to przygotujemy takie pismo przewodnie, przekażemy skargę wojewodzie, no i zobaczymy, jak wojewoda się ustosunkuje do tych zarzutów, które w tej skardze zostały podniesione. Także bardzo proszę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w tym temacie? Nie widzę. Zatem proszę o stanowisko Komisji Wspólnej. Komisja także pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Proszę o głosowanie. Punkt 10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach za rok 2023. Bardzo proszę. Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowny Panie Wójcie, przystępuję do złożenia sprawozdania z działalności GOPS-u za 2023 rok, co wynika z ustawy o pomocy społecznej. Struktura organizacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia się następująco. W skład wchodzi kierownik, kluby Senior Plus, dział księgowości, dział świadczeń rodzinnych i dział pomocy społecznej. W okresie od 1 stycznia do grudnia łącznie było zatrudnionych 14 osób. Plan finansowy oraz wykonanie budżetu przedstawia się następująco. W rozdziale 8.5.195, czyli świadczeniobiorcy i inni ubezpieczeni, łączne wykonanie wyniosło 1000 zł. Na domy pomocy społecznej wydatkowana kwota to 287 291 zł 89 groszy. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej to 15 435 zł 10 groszy. Zasiłki i pomoc w naturze 72 871 zł 57 groszy. Zasiłki stałe 174
1677 zł 76 groszy na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy i wynagrodzeniem dla opiekuna 895 956 zł 36 groszy, usługi opiekuńcze i usługi specjalistyczne 27 634 zł 57 groszy, pomoc w zakresie dożywiania, łączne wykonanie 62 203 zł 59 groszy. Pozostała działalność, w tym Senior Plus, projekt Twój Wybór, Lepsza Przyszłość, Door to Door, Korpus Wsparcia oraz dodatki osłonowe i pomoc dla Ukrainy, łącznie 318 075 zł 75 groszy. Pozostałe zadania związane z pomocą Ukrainie 41 127 zł 62 grosze. Była udzielona również pomoc materialna dla uczniów w łącznej kwocie 29 400. Świadczeń wychowawczych w ubiegłym roku nie mieliśmy, ponieważ przeszły pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, wykonanie 2 395 665 zł 88 groszy. Karta Dużej Rodziny 1641 zł. Wspieranie rodziny 51 246 zł 44 grosze. Rodziny zastępcze 73 999 044 grosze. Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia rodzinne wyniosły 89 153 zł 83 grosze. Dochody, które uzyskaliśmy, to od płatności za usługi opiekuńcze. Wpłaty były na kwotę 7997 zł 50 groszy. Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wyniósł 4145 zł 28 groszy. Zwroty przez dłużników alimentacyjnych 67 744 zł 42 grosze. Zwroty nienależnie pobranego stypendium 720 zł. Odsetki na rachunku bankowym 855 zł 39 groszy. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 1258,89 groszy. Opłata zastępcza za pobyt małoletnich w domu, za pobyt osób starszych w DPS 12 922 zł 14 groszy i wpłaty i należności z tytułu Karty Dużej Rodziny 63 zł. Realizowane zadania przez Ośrodek Pomocy Społecznej są bardzo szerokie. Realizujemy zasiłki stałe, zasiłki okresowe, celowe, celowe specjalne, usługi opiekuńcze, kierowanie do domów pomocy społecznej, posiłek w szkole i w domu, zarówno w zasiłkach, jak i w posiłkach, które dzieci otrzymują w placówkach oświatowych. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenia wychowawcze udzielone zostały 310 rodzinom i wykonanie to 2 395 665 zł 88 groszy. Pozostałe zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej to wsparcie asystenta rodziny. W 2023 roku 16 rodzin było objęte tym wsparciem. Rodziny zastępcze, mieliśmy troje małoletnich dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Wydaliśmy 80 wniosków o kartę dużej rodziny. Prowadziliśmy w 25 rodzinach procedurę niebieskiej karty. Wynagrodzenie było również wynagrodzenie dla opiekuna z tytułu sprawowania opieki nałożone przez sąd. Refundowaliśmy podatek VAT za paliwa gazowe dla 15 rodzin i realizowaliśmy program operacyjny Pomoc Żywnościowa, gdzie wsparciem objęto 243 rodziny. Wsparcie finansowe realizowane dla obywateli Ukrainy to jednorazowe świadczenie pieniężne dla tych obywateli. Było świadczone dla trzech osób, natomiast świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania uzyskało 17 osób.
Ponadto realizujemy pracę socjalną i projekty socjalne. Wsparciem i pomocą w ramach pracy socjalnej objęto 193 rodziny, gdzie mieszkało w tych rodzinach 381 rodzin. Pracownicy socjalni łącznie przeprowadzili 210 wywiadów środowiskowych. Realizowaliśmy dodatkowo projekty socjalne, śniadanie wielkanocne dla osób samotnych, dzień dziecka dla osób objętych wsparciem, dla dzieci objętych wsparciem asystenta rodziny, wakacje, takie spotkanie dla 20 osób z rodzin asystenta, również działania profilaktyczne w ramach projektu socjalnego Świadomi Przemocy. Było to skierowane dla wszystkich klas siódmych z terenu gminy Iwanowice, szkół podstawowych. I pozyskaliśmy 6 tysięcy złotych z programu Małopolska Lokalnie, zawiązując grupę nieformalną jako pracownicy, dzięki czemu rodziny, czyli dokładnie 38 osób, skorzystało z wsparcia w ramach projektu. O, tu jest kilka zdjęć z naszych projektów socjalnych. Co realizowaliśmy? Realizowaliśmy wsparcie w klubach seniora. Był klub seniora, działał w Poskwitowie z filią we Władysławie oraz klub seniora w Damicach. Łącznie uczestniczyło w nich 160 osób i wydatkowano na ten cel 140 601 zł 36 groszy. Kontynuowaliśmy program Korpus Wsparcia Seniora. W 2022 roku zakupiliśmy opaski dla 60 seniorów powyżej 65 roku życia. Były to opaski bezpieczeństwa i w ubiegłym roku opłacaliśmy jako kontynuację abonament, gdzie była świadczona usługa opieki na odległość przez centrum telemedyczne. Realizowaliśmy projekt unijny Twój wybór, lepsza przyszłość, który trwał do czerwca. W efekcie 50 osób zostało objęte wsparciem, w tym 33 osoby dorosłe i 17 dzieci. Był to bardzo długi projekt, ponieważ trwał od 2021 roku. Osiągnęliśmy wszystkie wskaźniki, które były wymagane w ramach projektu. Realizowaliśmy usługi indywidualnego transportu door to door. Z usług skorzystało 573 osoby. W ramach usługi również była pomoc asystenta. Koszt 123 509 zł 10 groszy. Udzieliliśmy dotacji w ramach małego grantu dla stowarzyszeń, które prowadzą placówki oświatowe na terenie gminy Iwanowice na kwotę 20 tysięcy i w ramach konkursu otwartych ofert wyłoniliśmy i realizowaliśmy dowóz mieszkańców gminy do środowiskowego domu samopomocy w Miłocicach oraz udzieliliśmy dotacji dla Stowarzyszenia Życzliwa Dłoń, która prowadzi placówkę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos w tym temacie? Nie widzę. Rzeczywiście, pan wójt, bardzo proszę. Ja chciałbym, proszę państwa, podziękować pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za intensywny rok pracy. W ubiegłym roku udało się naprawdę zrealizować bardzo dużo. To sprawozdanie jest tego najlepszym przykładem. No, najważniejszą rzeczą, którą zrobiliśmy, to było uruchomienie dziennego domu seniora. A więc bardzo dziękuję. Zresztą praca na rzecz seniorów, którą tutaj prowadzi GOPS, to są naprawdę bardzo duże projekty i myślę, że takie wzorcowe nawet dla innych gmin. Dziękuję za tą pracę. Dziękuję bardzo. Ja również w imieniu własnym i tutaj wszystkich pewnie radnych też chciałabym podziękować serdecznie za tą pracę, ponieważ tak obserwując te sprawozdania od kilku lat, ten wachlarz, zakres obowiązków z roku na rok się zwiększa. No i tutaj szczególnie mam na uwadze te kluby seniorów, ten dzienny dom pomocy, gdzie rzeczywiście wykazujecie dużą inicjatywę, za co serdecznie dziękuję. Przystępujemy do punktu następnego. Sprawozdanie z działalności. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni, Panie Wójcie i Pani Sekretarz.
sekretarz, mam przyjemność. Nie wiem, czy nie słyszycie Państwo, czy coś. Rozłączyło się coś. Teraz lepiej. Udało się, dziękuję. Szanowni Państwo, rok 2023 również intensywny dla kultury. Oczywiście działaliśmy w oparciu o ustawę o finansach publicznych, w oparciu o ustawę o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej i o dokument wewnętrzny, jakim jest statut Centrum Kultury. Nasze działania opierały się na zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, dbaniu o dziedzictwo kulturowe, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i przede wszystkim kulturalnych mieszkańców w oparciu też o ich potrzeby bieżące. I myślę, że te działania zostały zrealizowane. Pod koniec 2023 roku poszerzaliśmy statut Centrum Kultury po to, żeby jeszcze lepiej móc te działania realizować i poszerzyliśmy głównie o promocję gminy, bo Centrum Kultury również realizuje działania promocyjne, ale i też, żeby móc zaspokajać takie potrzeby sportowo-rekreacyjne mieszkańców. I ten statut został poszerzony i wprowadzony pod koniec 2023 roku. Drodzy Państwo, te wszystkie działania realizujemy poprzez przede wszystkim organizację różnego rodzaju imprez i uroczystości. W zeszłym roku tych imprez było dość sporo. Zaczynaliśmy już od początku roku koncertami kolęd. Później mieliśmy działania związane z działalnością biblioteczną, czyli karnawał w bibliotece. Pierwsza impreza tego typu, która się odbyła w zeszłym roku, Gminny Dzień Kobiet, spotkał się z dość dużą aprobatą. Dość sporo pań z tego skorzystało. Bardzo się cieszę, w tym roku ta impreza była kontynuowana. Oczywiście obchodzimy imprezy związane ze świętami narodowymi, takimi jak 3 maja czy 11 listopada. Następna bardzo duża impreza, Gminny Dzień Dziecka w Biskupicach. Centrum Kultury było współorganizatorem tej imprezy. Impreza była zorganizowana z inicjatywy Młodzieżowej Rady Gminy przy współpracy oczywiście zarówno z Urzędem Gminy, jak i z Ochotniczą Strażą Pożarną w Biskupicach i Kołem Gospodyń Wiejskich. Kolejna impreza zainicjowana w zeszłym roku to był turniej szachowy o Puchar Pana Wójta. Impreza pierwszy raz zorganizowana ze względu na to, że odbywają się zajęcia szachowe w Centrum Kultury i ta impreza miała odbyć się lokalnie tylko spośród uczestników naszych zajęć, ale ku naszemu zaskoczeniu byli też zainteresowani tym turniejem szachiści z zewnątrz. Mam nadzieję, że ta impreza się przyjmie na stałe, w tym roku również jest planowana. Oczywiście koncerty wokalne uczestników naszych zajęć organizujemy zarówno na początku roku ze względów takich, żeby jakby pokazać ten akcent świąteczny, ale też organizujemy na zakończenie takiego roku szkolnego, żeby pokazać to, jakie dokonania wokalne nasi uczestnicy poczynili. I taki koncert też był zorganizowany na powitanie wakacji. Te koncerty nasze lokalne organizujemy w Ogrodzie Centrum Kultury, żeby też to miejsce wykorzystać. Pierwszy raz w zeszłym roku również odbyły się zawody Nordic Walking. 70 uczestników na pierwszy raz, dla nas bardzo dobrze. Są piękne trasy w gminie Iwanowice, należy z nich korzystać. Tą imprezę organizujemy głównie po to, żeby promować gminę Iwanowice pod względem turystycznym i sportowo-rekreacyjnym, ale też żeby Państwa aktywizować pod względem sportowym. Wakacje przebiegły w Ogrodzie Centrum Kultury, szczególnie sierpień, były organizowane tam seanse przepraszam, kina plenerowego i przy tej okazji były organizowane warsztaty tematyczne. Spływ kajakowy to jest wrzesień, impreza, w której Centrum Kultury było również współorganizatorem zarówno z Urzędem Gminy, jak i ze Stowarzyszeniem Tołchaj. Tą imprezę zrobiliśmy. Z roku na rok tych kajakarzy jest coraz więcej. Myślę, że tą imprezę również będziemy rozwijać.
Drodzy Państwo, Centrum Kultury również organizuje i koordynuje różnego rodzaju projekty zewnętrzne. Oprócz tych projektów typowo bibliotecznych, żeby rozwijać czytelnictwo, żeby mieć dodatkowe środki na zakup nowości wydawniczych, czy aktywizować bibliotekę pod kątem takim, żeby pokazywać czytelnikom, że to jest miejsce interaktywne nie tylko do wypożyczania książek. Centrum Kultury było koordynatorem dwóch projektów, to były Niespodzianki z ULA za pośrednictwem Stowarzyszenia Nasze Błonie. To był program promujący znaczenie pszczół, pszczelarstwa i produktów pszczelich. Były warsztaty dla dzieci organizowane w szkołach, jak również takie warsztaty i pokaz ULA odbył się tu w Centrum Rekreacji w Iwanowicach. Kolejny projekt, którego Centrum Kultury było koordynatorem, to było Godanie czy Konwersacja razem z Kołem Gospodyń Celinianki z Celin. To był projekt, który generalnie miał na celu promowanie Gwary Krakowskiej, ale i doposażenie koła w stroje regionalne. I to również zostało zrealizowane. Tak jak mówiłam, biblioteki to nie tylko miejsca do wypożyczania książek. Na terenie gminy Iwanowice mamy gminną bibliotekę publiczną, tu u nas w Iwanowicach w Centrum Kultury, filię w Sieciechowicach i filię w Widomej. Chcemy poprzez wszelkiego rodzaju akcje biblioteczne, takie jak Noc Bibliotek, Narodowe Czytanie. Teraz jesteśmy w okresie Tygodnia Bibliotek, żeby pokazać, że to miejsce jest przyjazne czytelnikom, że bierzemy pod uwagę ich zdanie, ich sugestie co do publikacji, jakie chcą wypożyczać, i to wszystko ma zachęcać, żeby z tych miejsc korzystać. Oprócz tego, że prowadzimy wszelkiego rodzaju akcje, w zeszłym roku zorganizowaliśmy dwie wystawy obrazów i spotkanie autorskie. Bardzo dużym powodzeniem cieszą się lekcje biblioteczne. Zapraszamy na te spotkania najmłodszych naszych czytelników, czyli przedszkolaki i dzieci ze szkoły podstawowej. Wtedy mają okazję poznać takie miejsce, jakim jest biblioteka, zapoznać się z pracą bibliotekarza, i zwyczajnie zobaczyć, gdzie w gminie Iwanowice są biblioteki. Zbiory biblioteczne. Co roku staramy się wzbogacać zbiory biblioteczne. Korzystamy z dotacji z ministerstwa na ten cel i nasze środki finansowe własne. Staramy się, żeby każda z bibliotek, sugerując się tym, co czytelnicy chcą wypożyczać w naszych bibliotekach, wzbogacała księgozbiór. Każda z tych naszych bibliotek jest troszeczkę inna. Biblioteka w Sieciechowicach, filia ma inne potrzeby, że tak powiem, czytelnicze. Filia w Widomej ma inne ze względu na lokalizację, na miejsce, w którym się znajduje. Stąd też podział tych czytelników jest różny. Najwięcej czytelników jest tutaj w głównej siedzibie biblioteki, czyli w Iwanowicach. Druga pod względem czytelników i wypożyczeń jest filia w Sieciechowicach i następnie filia w Widomej. Szanowni Państwo, oprócz tej działalności kulturalnej i bibliotecznej, Centrum Kultury w zeszłym roku wydało 4 numery lokalnej gazety Głos Iwanowic. Oprócz tego obsługujemy wszelkiego rodzaju media społecznościowe, zarówno Centrum Kultury, jak i po części gminne. To są strony internetowe, social media i kanały YouTube'owe. Oprócz tego, że jesteśmy współorganizatorami czy organizatorami tych imprez, to tak naprawdę uczestniczymy w prawie wszystkich imprezach, które odbywają się na terenie gminy, ze względu na to, że zazwyczaj wszystkie materiały graficzne, które są przy okazji tych imprez projektowane i publikowane, wychodzą z Centrum Kultury, i wszystkie materiały fotograficzne i filmowe również. Mówię prawie wszystkie, bo część organizatorów jak najbardziej, jeżeli my nie dajemy radę, równie dobrze sobie z tym radzi, ale staramy się przy tej okazji pomagać. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o strukturę i zatrudnienie, to w Centrum Kultury jest zatrudnionych 6 osób. Kierownik biblioteki, bibliotekarz, animator kultury, główny księgowy i specjalista do spraw promocji, ale to jest jakby jedna osoba po pół etatu, i grafik komputerowy i moja skromna osoba jako dyrektor. Oprócz tego, żeby móc realizować te wszystkie działania, musimy wspierać się
różnego rodzaju instruktorami z zewnątrz, współpracujemy z nimi w oparciu o umowy cywilnoprawne i umowy o dzieło. Zarówno są to umowy cywilnoprawne zawierane na stałe, czyli na okres na przykład półrocza, ewentualnie jednorazowe, jeżeli to są różnego rodzaju jednorazowe warsztaty dla dzieci. Jeżeli chodzi o finanse, no to oczywiście w większości Centrum Kultury w zeszłym roku funkcjonowało w oparciu o dotację z Urzędu Gminy w Iwanowicach, która wynosiła 740 000 złotych. Staramy się środki jeszcze zdobywać, prowadząc różnego rodzaju zajęcia. Natomiast w dużej mierze funkcjonujemy i działamy ze względu na dotacje z Urzędu Gminy. Jeżeli chodzi o przychody, to było ich ponad 800 000. Jeżeli chodzi o koszty, no to oczywiście było ich równie dużo. Jeżeli są jakieś pytania, dziękuję. Dziękuję bardzo pani dyrektor za to obszerne sprawozdanie. Czy ktoś z państwa radnych by chciał zabrać głos w tym temacie? Pan wójt, bardzo proszę. Tak, ja podobnie jak w przypadku GOPS-u chciałbym podziękować pani dyrektor i pracownikom Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek za ich pracę. Jak państwo słyszeliście, pracę olbrzymią, a biorąc pod uwagę tak niewielkie środki, bo przecież te 740 000 to w dużej mierze idą na wynagrodzenia dla tych osób, to możemy, myślę, powiedzieć, że robimy dużo więcej niż jest to możliwe. Zatem pani dyrektor, życzę pani, żeby w tym roku zrobiła pani jeszcze więcej, bo budżet jest większy. Dziękuję bardzo, przekażę pracownikom. Budżet jest troszkę większy, postaramy się, żeby te działania były przynajmniej równie dobre. Dziękuję bardzo. Ja również pani dyrektor na pani ręce chcę złożyć serdeczne podziękowania dla pracowników i dla pani szczególnie za ten rok intensywnej pracy. Dużo tych nowinek, które wprowadziliście, tych zajęć takich, które odbywały się po raz pierwszy, a wiem, że cieszą się dosyć dużym zainteresowaniem. Tak jak państwo wiecie, żadna impreza na terenie gminy, czy to jest duża impreza typu dożynki, czy mała typu piknik, nie odbywa się bez udziału Gminnego Centrum Kultury. Dlatego za to wszystko pani serdecznie dziękujemy i prosimy o większe jeszcze wsparcie tych działań takich lokalnych na terenie poszczególnych sołectw, ponieważ pani dyrektor ma głowę pełną pomysłów, nic tylko realizować. Dziękuję bardzo. Ja bardzo dziękuję. Jeszcze tylko dodam, że Centrum Kultury nigdy nie działa samo. Zawsze dla nas ogromnym wsparciem są koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, sołectwa i wszystkie inne podmioty, zarówno pracownicy Urzędu Gminy. Przy 6 pracownikach byłoby trudno zrealizować te wszystkie działania, stąd dziękuję wszystkim tym, którzy przez cały ostatni rok wsparli nas i swoją pracą, i przede wszystkim czasem, który nam poświęcali. Staramy się też odwdzięczyć tym samym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do punktu 12. Informacja wójta gminy na temat umorzenia wierzytelności za rok 2023. Bardzo proszę panią kierownik, panią Genowę Krogosz. Pani przewodnicząca, szanowni państwo radni. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wójt gminy podaje do wiadomości publicznej informacje o udzielonych ulgach za rok 2023 w gminie Iwanowice. Ulgi udzielono poprzez umorzenie zaległości i rozłożenie na raty. Jeśli chodzi o zobowiązania podatkowe, umorzenia dokonano na łączną kwotę 5110 zł dla 6 podatników. W tym 4 podatnikom umorzono, gdzie ich łączne zobowiązanie przekroczyło kwotę 500 zł i była to kwota łączna z tych 4 podatników 4497 zł. Natomiast 2 podatnikom umorzono zobowiązanie, gdzie łączna kwota nie przekroczyła kwoty 500 zł. Największe umorzenie było w podatku rolnym, gdzie opiewało na kwotę 4167 zł. Kolejno podatek od nieruchomości 684 zł, 2 zł w podatku leśnym,
pozostała kwota 250 zł dotyczyła odsetek. Umorzenia podatku dokonano w 5 miejscowościach: Celiny, Iwanowice Dworskie, Krasieniec Zakupny, Widoma i Zalesie. Ponadto udzielono również ulgi z tytułu rozłożenia na raty płatności podatku od nieruchomości i podatku rolnego na łączną kwotę 22 665 zł i 63 grosze dla jednego podatnika. Kolejnej ulgi udzielono w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi i takiej pomocy udzielono 24 osobom poprzez umorzenie zaległości na łączną kwotę 13 385 zł i 49 groszy. W tym 10 osobom umorzono płatność, gdzie ich płatność przekroczyła kwotę 500 zł, natomiast 14 osobom ich płatność nie przekroczyła kwoty 500 zł. Umorzenie opłat za odpady komunalne dokonano w 12 miejscowościach i są to Celiny, Domiarki, Grzegorzowice Małe, Grzegorzowice Wielkie, Iwanowice Dworskie, Krasieniec Stary, Maszków, Narama, Poskwitów Stary, Sieciechowice, Widoma, Zagaje. Udzielono również ulgi z tytułu rozłożenia na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 24 573,30 zł dla 9 osób. Wszystkich umorzeń i ulg udzielono na podstawie ordynacji podatkowej. Przyczyna umorzenia lub zastosowanie ulgi musi być spełniony ważny interes podatnika. W roku 2023 w gminie Iwanowice udzielono pomocy publicznej, jest to pomoc de minimis w rolnictwie, zwolnienie z tytułu utworzenia nowego lub na powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego i takiej ulgi udzielono dwóm podatnikom oraz udzielono również dwóm podatnikom ulgi inwestycyjnej. Przyznanie akurat tych ulg reguluje ustawa o podatku rolnym. Udzielono również pomocy publicznej dla 644 wnioskodawców z tytułu zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych na łączną kwotę 410 812 zł 4 grosze. Nadmieniam jeszcze, że wszyscy podatnicy i osoby, które uzyskały pomoc publiczną przekraczającą łączne zobowiązanie 500 zł, ich dane osobowe, czyli imię i nazwisko, widnieją na informacji, która jest wywieszona na tablicy Urzędu Gminy. I w przypadku podatku zobowiązania podatkowego są to 4 osoby i jedna osoba, jeden podatnik, który ma rozłożone na raty podatek. W przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami, jeśli chodzi o umorzenie powyżej kwoty 500 zł, jest to 10 osób. I rozłożenie na raty opłaty za gospodarowanie odpadami jest to 9 osób, które widnieją na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytanie w tym temacie? Nie widzę. Zatem przystępujemy do punktu 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Iwanowice. Szanowni Państwo, dzisiaj będziemy właśnie podejmować taką uchwałę. Ja tylko tak króciutko chciałabym powiedzieć, że wynagrodzenie pana wójta składa się z kilku tam części. Jednak tą częścią zasadniczą jest wynagrodzenie zasadnicze. I my jako Rada Gminy wielokrotnie tutaj zwracaliśmy się do pana wójta z propozycją podwyższenia tej kwoty. Pan wójt zawsze mówił nie teraz. Ja uważam osobiście, myślę, że wszyscy radni również podzielają moje zdanie, że ogrom pracy, które wkłada pan wójt w to, że gmina funkcjonuje tak, a nie inaczej, co widać na każdym kroku, jest jak gdyby jak najbardziej dobrym uzasadnieniem do tego, aby tutaj dokonać podwyższenia wynagrodzenia pana wójta pensji. Nie jest to wynagrodzenie, bo pan wójt nigdy nie miał tej stawki, jaką mógł mieć. Zawsze kierował się, nie wiem, nie chcę.
więc to wynagrodzenie nie wzrośnie tak dużo. Jest to kwota tylko 800 zł, więc uważam, że to brutto, tak? Więc uważam, że to są w ogóle pieniądze, o których no, nie powinniśmy rozmawiać. I tutaj proszę Państwa radnych o przyjęcie tej uchwały, ponieważ uważam, że to będzie jakaś taka namiastka wynagrodzenia tego, co Pan Wójt tutaj wkłada w pracę. Każdy projekt, który nadzoruje, sam pisze, później inwestycja realizowana, którą sam sprawdza na każdym kroku, więc myślę, że jest to jak najbardziej jakieś takie minimalne podziękowanie za wkład pracy dla Pana Wójta. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w tym temacie? Bardzo proszę, Pani Wiceprzewodnicząca. Pani Przewodnicząca, Panie Wójcie, cieszymy się, że Pan dorósł do tej decyzji, że możemy w końcu Panu zwiększyć to wynagrodzenie, które jak najbardziej się Panu należy za moc pracy, odpowiedzialności, służby 24 godziny w ciągu 7 dni w tygodniu. Także to się Panu naprawdę należy. Wysoką Radę proszę o przegłosowanie tego projektu. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w tym temacie? Nie widzę. Zatem proszę o stanowisko Komisji Wspólnej. Komisja pozytywnie przychyliła się do projektu uchwały i wyraziła pozytywną opinię na temat tej uchwały. Dziękuję bardzo. Proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Iwanowice na dofinansowanie przeprowadzenia prac konserwatorskich przy zabytku znajdującym się na terenie gminy Iwanowice wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Bardzo proszę, Panie Wójcie. Proszę Państwa, ta uchwała dotyczy Fundacji Artenowum, która jest beneficjentem dotacji z Polskiego Ładu. Oczywiście dotyczy to dalszej rewaloryzacji dworu w Sieciechowicach oraz parku, który tam się znajduje. Ponieważ jesteśmy po wyborze oferenta, który będzie wykonywał te działania, możemy przyznać dotację, zatem bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w tym temacie? Nie widzę. Zatem proszę o stanowisko Komisji Wspólnej Przewodniczącego. Komisja też pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Proszę o głosowanie. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Iwanowice na dofinansowanie przeprowadzenia prac konserwatorskich przy zabytku znajdującym się na terenie gminy Iwanowice wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Bardzo proszę, Panie Wójcie. Ta uchwała dotyczy też Sieciechowic, ale w tym wypadku parafii w Sieciechowicach, konkretnie muru, który ogradza Kościół, on też będzie podlegał pracom konserwatorskim. Również zapytanie ofertowe na to zadanie zostało rozstrzygnięte. Tam od razu dopowiem, brakującą kwotę pokryje parafia w stosunku do założeń, jakie tutaj mieliśmy przy wniosku do Polskiego Ładu. Brakuje 400 tysięcy złotych i te środki ksiądz proboszcz pokryje z środków własnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w tym temacie? Nie widzę. Zatem proszę o stanowisko Komisji Wspólnej Pana Przewodniczącego. Komisja także pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Proszę o głosowanie. Punkt 16. Wolne wnioski i informacje. Bardzo proszę, Panie Wójcie.
Szanowni Państwo, ponieważ pojawiło się kilka takich spraw bieżących, które chciałbym Państwu przedstawić, a więc skorzystam z okazji i króciutko omówię. Na sesji przyjęliśmy, proszę Was, tam kwestie związane z WPF-em i inwestycją w Damicach. To się wiąże z tym, że wybraliśmy wykonawcę. Jesteśmy już po wybraniu najkorzystniejszej oferty. Pamiętacie Państwo, że to był drugi przetarg w tym zakresie, a więc warto było go zrobić, ponieważ w stosunku do pierwszego przetargu najtańsza oferta jest mniejsza o prawie 800 tysięcy złotych, a więc tyle zaoszczędziliśmy dzięki temu, że ten przetarg został powtórzony. Wygrała firma Jana Cabaka, firma usługowa EcoRembut z Łabowej, to jest województwo małopolskie, okolice Nowego Sącza. No i chciałbym Państwa serdecznie zaprosić, jeżeli ktoś ma ochotę, a szczególnie zapraszam tutaj radnych z Damic, z Krasieńca, w najbliższy piątek, 16 maja o godzinie 13, proszę? Czwartek, przepraszam, 16 maja o godzinie 13, chcielibyśmy podpisać umowę. Państwo pamiętacie, że tutaj spory udział w pozyskaniu tych środków miała pani poseł Agnieszka Ścigaj, pani poseł Elżbieta Duda. Również zaprosimy te panie na to spotkanie. Jeżeli państwo mielibyście ochotę wziąć w tym udział, to serdecznie zapraszamy. Firma będzie miała bodajże 13 czy 14 miesięcy do końca przyszłego roku czas na zrealizowanie tego zadania, więc bardzo szybko musi podjąć tutaj pracę. No i chcielibyśmy bardzo, żeby od września przyszłego roku uruchomić już zajęcia w nowej części tego budynku. To tylko jeszcze dopowiem, że proszę Państwa, całkowita wartość tego zamówienia to jest 11 milionów 44 122 zł. A więc zostaje nam z dofinansowania z Polskiego Ładu jeszcze 2 miliony złotych i będziemy się starali te pieniądze oczywiście wykorzystać i wykorzystamy je na wyposażenie, ponieważ nie mamy na to pieniędzy. A więc gdyby się udało rzeczywiście tak to zrobić, to w zasadzie gmina nie dołożyłaby zbyt dużo też do wyposażenia tych nowych pomieszczeń. Proszę Państwa, ze względu na to, że czterech sołtysów kolejnych zostało radnymi, mamy pewien problem w zakresie poboru drugiej raty podatku. No, to wynika, proszę Państwa, z przepisów prawa. No niestety nie jesteśmy w stanie zdążyć z uchwałami w zakresie powołania nowych inkasentów, z tego względu, że te uchwały muszą być opublikowane w Dzienniku Urzędowym, czyli wymagają 14-dniowego vacatio legis, a więc a do 15 maja trzeba zebrać podatek. Zatem w przypadku na ramy Krasieńca Zakupnego, Przystańska i Sieciechowic ta druga rata musi być przez mieszkańców wpłacana po prostu na konto Urzędu Gminy. Oczywiście tych inkasentów powołamy już w czerwcu, no i kolejne raty już będzie można zbierać również poprzez inkasentów. Przypominam również Państwu o tym, że cały czas trwa nabór wniosków na przyznawanie tytułów honorowych zasłużonym mieszkańcom naszej gminy. Tak jak to było dwa lata temu, chcielibyśmy przy okazji dożynek te tytuły czy te nagrody tym osobom wręczyć. Mamy dwie, czyli zasłużone dla gminy Iwanowice i zasłużone dla sołectwa. Bardzo Państwa proszę, chyba nie mamy żadnych wniosków jeszcze. Czas mija 31 maja. Szczególnie proszę tutaj sołectwa o to, żeby przemyślały, kogo docenić tutaj w ramach swoich miejscowości. Jeżeli no tych wniosków nie będzie, no to tych tytułów nie będziemy przyznawać, ale tutaj myślę, że na pewno są takie osoby, które takie wyróżnienie się należy. No i kilka, proszę Państwa, zaproszeń, ponieważ spotkamy się dopiero pewnie pod koniec czerwca, a więc dosyć długi czas. Dzisiaj, proszę Państwa, o godzinie 14 rozpoczyna się piknik, spotkanie poświęcone funduszom europejskim. Jak Państwo wiecie, mamy 20-lecie w tym roku przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Myślę, że my jako gmina też sporo skorzystaliśmy dzięki funduszom unijnym. Wiele tych projektów, które zrealizowaliśmy, to właśnie jest dofinansowane z tych pieniędzy. Jeżeli Państwo znajdziecie czas, to serdecznie zapraszam tutaj na Centrum Rekreacyjnym. Będzie piknik, atrakcje dla dzieci, będą fiszki pokazujące te wszystkie nasze projekty, które otrzymały dofinansowanie. Będzie nam miło, jeżeli Państwo tam również podejdziecie. 12 maja, w najbliższą niedzielę, serdecznie Państwa zapraszam na pierwszy zlot młodzieżowych drużyn pożarniczych. I tutaj chciałbym serdecznie podziękować dwóm jednostkom ochotniczych straży pożarnych, które wzięły na siebie też współorganizację i w zasadzie
były pomysłodawcami całej tej imprezy. Mianowicie to jest OSP Krasieniec Stary i OSP Żerkowice. Młodzież, która przynależy do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, weźmie udział w takim złazie. To będzie polegało na tym, że będą przejdą trasę około 3 km. Po drodze będą rozwiązywać różnego rodzaju tam zagadki, będą musieli wykazać się jakąś sprawnością. I to wszystko zakończymy około godziny 15-16 w Żerkowicach na boisku. Zatem właśnie na tą godzinę Państwa zapraszamy. Jeżeli znajdziecie Państwo czas, to bardzo proszę po 15 na boisko do Żerkowic, tam będzie podsumowanie tej imprezy. 1 czerwca organizujemy Dzień Dziecka w Biskupicach. To będziemy realizować razem z OSP Biskupice. Szczegółowy program niedługo zostanie opublikowany. 2 czerwca odbędzie się w Ciechowicach piknik ekologiczny połączony z koncertem muzyki filmowej, a więc też taka ciekawa, duża impreza. To się odbędzie w dworze w Ciechowicach. Już dzisiaj też Państwa na to zapraszam. 23 czerwca odbędą się gminne zawody pożarnicze, oczywiście w Biskupicach. Serdecznie zapraszam, aby tylko pogoda była to z reguły. To zawsze jest duża impreza przyciągająca bardzo dużo mieszkańców. No i może ostatnia rzecz, to 29 czerwca, 70-lecie OSP Narama, przepraszam, OSP Widoma i przy okazji poświęcenie samochodu, które ta jednostka otrzymała w ubiegłym roku. Oczywiście to nie są wszystkie jakieś tam pikniki organizowane przez poszczególne miejscowości, bo jak się zorientowałem, to będzie piknik w Grzegorzowicach w najbliższym czasie, w Poskwitowie Nowym, w Sułkowicach, a więc zapowiada się, proszę Państwa, że tych imprez będzie w Cylinach. Tych imprez naprawdę będzie bardzo dużo. Serdecznie zapraszam. Dziękuję. Wszystkie te imprezy są w tym kalendarium, które GCKiB robi na dany miesiąc. Zachęcam, żebyście Państwo na to zaglądali. Taki kalendarz publikujemy zawsze na początku miesiąca. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos w wolnych wnioskach? Bardzo proszę. Czwartego maja w Naramie mieliśmy ślubowanie drużyny pożarniczej. Chcę się pochwalić po prostu. W naszej młodzieżowej drużynie pożarniczej jest 47 osób. Proszę, no pięknie. Z informacji, które padła od komendanta na spotkaniu ze sprawozdawczym rocznym, jest to prawdopodobnie jedyny przypadek w całym powiecie krakowskim, że młodzieżowa drużyna jest liczniejsza od dorosłej drużyny. Także naprawdę uroczystość była naprawdę rewelacyjna i no szacun dla wszystkich, którzy przyczyniają się do tego, że tak to się rozwija wspaniale. Także bardzo dobrze. Tak jest. Bardzo to jest naprawdę bardzo warte podkreślenia, bo naprawdę 47 młodych osób, które chce coś robić, to jest coś wspaniałego. Dziękuję bardzo. Panie wójcie, ja jeszcze chciałam zapytać, czy już w tym roku były na drogach gminnych ubytki robione, czy nie? Bo tak nie zarejestrowałam tego zdarzenia. To znaczy, chyba jesteśmy w trakcie. Powiem szczerze, że harmonogramu nie weryfikowałem, a więc szkoda, że Państwo nie zapytaliście tutaj pana Marka, który był na posiedzeniu komisji. Ale wiem, że jesteśmy już rozstrzygnięci tutaj zapytania ofertowego i no. Możemy opublikować ten harmonogram, albo prześlemy Państwu tutaj drogą elektroniczną, żebyście Państwo widzieli. W każdej miejscowości są określone terminy, gdzie będą robione. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Nie widzę. Zatem zamykam drugą sesję Rady Gminy Iwanowice. Dziękuję wszystkim za udział.